Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Kobieta i mężczyzna, przeciwne płci, odwieczny konflikt pokoleniowy, dwa byty, jakże różne, a jakże nieumiejące bez siebie żyć. Mózgi, niby takie same, a diametralnie różniące się sposobem myślenia. Odmienne stereotypy męskości i kobiecości, które nawet w literaturze przekonują nas, że jesteśmy z różnych planet. I role. Te, które przyszło nam pełnić świadomie poprzez wychowanie, doświadczenie czy normy społeczne i nieświadomie wynikające z naszego charakteru czy temperamentu. Dlaczego o tym dzisiaj? Bo przeczytałam artykuł, który nie ukrywam nieco mnie zaskoczył. Opowiadał o składnikach roli kobiecej i męskiej. Czym się różnimy? Dla kobiet ważne jest wartościowanie sfery życia domowego, podczas gdy dla mężczyzny ważna jest praca zawodowa. Być może wynika to z chęci posiadania władzy, kiedy dla kobiet ważniejsze są relacje międzyludzkie. Gdy kobiety koncentrują się na macierzyństwie i rodzinie, płeć przeciwna realizuje się w działaniach publicznych i pnie się do góry po szczeblach kariery. To powoduje, że rywalizacja odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę, a kobiety są w tym względzie skłonne do poświęceń raczej na rzecz rodziny niż kariery. I nawet jeśli dążą do celu, to robią to dość subtelnie, podczas gdy mężczyźni ambitnie i czasem dość nachalnie idą po swoje. Mają bowiem zdolności przywódcze i są skłonni ryzykować, bo cechuje ich pewność siebie i znają swoją wartość. Kobiety z powodu braku pewności siebie i niskiego poczucia własnej wartości cechuje raczej niesamodzielność. Jesteśmy za to wrażliwe, opiekuńcze, delikatne i uległe, podczas gdy panowie są stanowczy, konkretni, nie rozczulają się nad sobą innymi, a nawet potrafią być agresywni. Ważna jest też dla nich dominacja. Panie najczęściej są empatyczne i zainteresowane drugim człowiekiem, podczas gdy panowie raczej nastawieni są na rzeczy niż na ludzi. U nich liczy się hierarchia, a nie drudzy lub bliźni. Podobno kobiety są emocjonalne, bezradne i zależne od innych, a mężczyźni raczej ukrywając swoje emocje wolą działać, aktywnie pomagać, pozostając przy tym niezależnymi. I na koniec, kobiety są nieracjonalne, stąd przesadnie dbają o wygląd zewnętrzny, często narażają się na dyskomfort, nosząc na przykład buty na szpilkach. Panowie, będąc racjonalistami, dla nich ważniejsza jest raczej wygoda i własny komfort niż chęć usilnego przypodobania się drugiej płci. Uff. Zgadzasz się z tym? Owszem, wiele z tych składników jest prawdziwych, ale osobiście uważam, że te różnice dawno zostały zatarte. Owszem, jeszcze 100 lat temu uważano, że mężczyźni są bardziej inteligentni i że mają inne zdolności, jednak rewolucja kulturalna i feminizm zrobiły swoje. Stwierdzono, że taki podział został stworzony przez mężczyzn w zdominowanym przez nich świecie. To oni bowiem ustalali podział ról w społeczeństwie i tylko oni mieli dostęp do edukacji. Obecnie sytuacja kobiet wygląda diametralnie różnie. Wiele z nich nie tylko wykonuje typowo męskie profesje, ale niejednokrotnie są w nich lepsze od panów. Poza tym wykształcone i aktywne zawodowo kobiety uświadomiły sobie, że dom to miejsce, o które powinni dbać wszyscy na równi, nie tylko jedna strona. A i dzieci wychowujemy już nieco inaczej, zacierając typowe zachowania godne dziewczynek czy chłopców. Wyeliminowanie różnic pomiędzy płciami spowodowało, że gubimy się trochę obecnie w tym, co kobiece, a co męskie. I czy faktycznie jesteśmy od siebie aż tacy różni? Zostawiam Wam to do przemyślenia. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.